Cześć, słuchajcie, przychodzę z właśnie, tylko to jeszcze sprawdzam, czy nie ma paragonu, bo ostatnio nie założyłam. Nie, tu nie ma. Słuchajcie, kupiłam sobie tak. Krynica morska, w związku z tym, że za 2 lata się wybieram do Krynicy Morskiej, do sanatorium, więc dużo zwiedzania będzie, pewnie jeszcze ładniejsze, jaki znajdę sobie magnesik. A byliśmy w zeszłym roku, tej mojej znajomej, którą poznałam w sanatorium w Kołobrzegu, i ona pojechała do Krynicy Morskiej, więc ją tam odwiedziliśmy. Fajne miasteczko, takie i morze, i góry, i doliny, i lasy, więc fajnie. Tutaj w Gąskach, słuchajcie, w Gąskach byliśmy przypadkiem kiedyś z Julką i z moimi rodzicami, jak byliśmy w Chłopach, wróć, w Stegnie, to ze Stegny po... Nie, to w Chłopach było, w Chłopach. Z Chłopów zrobiliśmy sobie wycieczkę do Gązek, byliśmy na samej górze, tutaj Julka weszła bez żadnego opierania się, nawet nie miała zadyszki, także super. Byliśmy na Westerplatte z jakieś 5 lat temu, słuchajcie, z 6 może. Wycieczka fajna, tylko trochę ja miałam zły dzień, mój mąż miał zły dzień, więc no, wycieczka była ogólnie słaba. Znaczy, jako my byliśmy słabo nastawieni na wycieczkę, a wycieczka była super, więc prom tam krążył chyba co 20 minut, więc żeby już nie czekać następne tam 20 minut, a mogliśmy, bo zwiedzenia, sam pomnik jest mega wielki, olbrzymi i robi wrażenie totalne i te schody, więc warto tam pojechać i zobaczyć. Ja nawet w Westerplatte byłam dawno, dawno temu, na początku klasy po szkoły podstawowej, więc to było dawno, dawno temu. Nie pamiętałam. Nieraz jak tam gdzieś się przewijają zdjęcia, to mi się wydawało, że pamiętam, ale nie pamiętałam, jak tam byliśmy. I tak się spieszyliśmy na ten prom, że tak naprawdę nic z tej wycieczki wyszły, jak wyszły. Słuchajcie, zamówiłam sobie też Międzyzdroje. Dopiero zauważyłam, że to jest 3D. Nie, 3D nie. Międzyzdroje, bo w tym roku byliśmy przecież z mężem, dałam Wam filmik, jak byliśmy, wybraliśmy się na randkę z do Międzyzdrojów z Kołobrzegu, więc było super ośno i fajnie, także polecam. I zamówiłam sobie, właśnie jak z Międzyzdrojów wracaliśmy, zahaczyliśmy o ten trzęsacz, te ruiny zamku. Słuchajcie, to są 3D, nie wiem, czy tu będzie widać, bo się ta folia odwija, ale fantastyczne. I słuchajcie, i przy pięciu, moi drodzy, tych magnesikach napisane było, że dostanę 2 w gratisie, więc sobie wybrałam. Wybrałam sobie, moi drodzy, nawet nie wiedziałam, że to 3D jest. Szklarska Poręba, Wodospad Kamieńczyk. To byłam teraz w tamtym roku. W tamtym roku we wrześniu. Co mieliśmy integrację z pracy, przypadkiem, no i nasi pracodawcy nie mogli jechać i stwierdzili, kto chce jechać, więc my z koleżanką się zgłosiłyśmy i pojechałyśmy. Było fantastycznie, naprawdę wycieczka była udana. No i te góry, muszę Wam nagrać jednak ten filmik, a propos czemu nie lubię gór. No i wybrałam sobie też Łebę, mimo że już Łebę chyba mam w planach, magnes mam w planach, miałam plan skupienia magnesu, który już chyba do mnie idzie, ale będzie chyba inny. A ja z Julką byłam w Łebie 8-9 lat temu. Byliśmy właśnie w tym dinaparku. Było fantastycznie, słuchajcie, fantastycznie, naprawdę mega. Polecam Wam, słuchajcie, dinapark w Łebie i dinapark w Solcu Kujawskim. Na 2 fantastyczne dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych wycieczka. Mega, naprawdę warto. Także tu Wam zaraz napiszę, ile co kosztowało. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.